Siema, siema, widzu, bardzo dużo się dzieje na YouTube. Dobra, skłamałem, nic się nie dzieje na tym polskim YouTubie. Oczywiście Zebo ma nowego dropa na Zebranka, to nic się nie będzie działo na YouTubie. No i jak ja mam zdobyć jak najwięcej wyświetleń, żeby jak najwięcej osób zobaczyło piękność, jakim jest nowy drop na Zebrankach? Ale mniejsza z tym, dzisiaj pogadamy o jednych w sumie wiadomościach, które są największe teraz i jako jedyne na polskim YouTubie. Ale przed tym jak to zrobimy, miejmy formalności z głowy, czyli dzisiejszym sponsorem odcinka jest coś, co każdemu się powinno przydać, tym bardziej w tych czasach. Jak wiecie, korzystając z darmowych serwisów, nie do końca jest to takie darmowe, jak wam się pewnie wydaje. Bo płacisz swoimi danymi, co lubisz, co robisz, gdzie jesteś i tak dalej. Jednym z głównych sposobów na uniknięcie tego i utrzymanie bezpieczności jest PureVPN. Sam sprawdź, za niecałe 4 zł masz 7-dniową próbę. Dzięki temu będziesz bezpieczniejszy i twój agent FBI już nie będzie patrzył, na jakie dziwne strony wchodzisz. I nie wiem, czy wiedzieliście, ale jeżeli na przykład jakiegoś serialu lub filmu na Netflixie nie ma w Polsce, to dzięki PureVPN-owi możecie zmienić swoją lokalizację, że na przykład jesteście nagle w Ameryce i oglądać sobie ten serial. PureVPN jest najlepiej ocenianym VPN-em z oceną 4.8 na 5 w Trustpilocie, posiadając więcej niż 10 tysięcy opinii. Tani, szybki oraz niezawodny, czyli PureVPN. Mówi wam to anonimowa zebra, która sama korzysta z VPN-ów już od lat, żeby pozostać anonimowym. 4 złote, a na ile ty wyceniasz swoje dane w internecie? Raczej więcej niż tyle, więc spróbuj w linku w opisie. Szczerze ci polecam PureVPN, a tym bardziej, że nie jest jakieś mega drogie jak inne VPN-y. Jak wiecie lub może i nie, Marcin Dubiel i Kacper Bloński już oficjalnie ogłosili to, że będą walczyć razem. No ale jeżeli nie wiedziałeś o tym, że Kacper Bloński będzie walczył z Marcinem Dubielem, to byłeś debilem w sumie, no bo to było oczywiste. Ale nie takim debilem jak ci, co nie zostawiają lajka pod filmami, bo oni to w ogóle nie kochają swojej mamy i są debilami, o. Kumacie mieć coś za darmo i tego nie używać, czyli lajka pod filmem? No debile, no. No bo Kacper Boloński wchodzi na Fame MMA, bierze mikrofon i mówi, że będzie walczył, ale nie powie z kim. No z kim on może walczyć? Z kim miał taką wielką dramę i tak dalej? No raczej nie ze Stuartem, bo on to jest stary w sumie i za stary, żeby walczyć z Blońskim. Ale Marcin Dubiel z tym, który miał konfrontację, jak pojechał tam zrobić sobie grilla z Polakiem. Pewnie pamiętacie tą akcję, bo o tym nagrywałem. Jeżeli nie pamiętasz, to pech. Generalnie pewnie byście myśleli, że jestem po stronie Bolońskiego, dlatego że z nim jakikolwiek mam kontakt i chłop nawet mi pomagał w pranku, no ale po tym, co dzisiaj zobaczyłem i po tym, co dzisiaj wam pokażę na odcinku, to wydaje mi się, że wspiera Marcina Dubiela całym sercem, nawet jego koszulkę ubiorę, jak będzie się bił. Bo wiecie, co Boloński nie ubrał? Nie ubrał kuźwa spodenek do tego zdjęcia i było mu widać za dużo na pewno. Nie ubrał na tym zdjęciu także bluzy zebranka.pl, na przykład z takiego lolidropu, który teraz trwa, no ale o tym sobie pod koniec filmu pogadamy. Jeżeli kogoś to interesuje, to macie na koniec filmu, żeby nie było, że o, cały odcinek reklamuję jeszcze, ciulu. Jak są gratis skarpetki do każdej bluzy i to jest takie piękne, to oczywiście, że to będę reklamował, debile. A Kacper Bloński, wrzucając zdjęcie, gdzie praktycznie widać jego narzędzia męskie, czy jakkolwiek to można nazwać, żeby dalej zarabiać na filmie na YouTube, nie wrzucił to dlatego, że jest głupi i nie zauważył tego, co tam widać. Wrzucił to z tego samego powodu, dlaczego wrzucił też zdjęcie swojej dupy na Instagramie. I mnie ciekawi, do czego jest Kacper Boloński zdolny. Zgaduję, że jeżeli pieniądze będą się zgadzały oraz fame, to nawet go zobaczymy na stronie takiej dla dorosłych. Więc teoretycznie można go porównać do Rafa Tusa, tylko on to robi za większą cenę. Jakim jest walka na Fame ma jego z Marcinem Dubielem? Oczywiście on chce rozgłos zdobyć, wie o tym, że to zdjęcie zdobędzie dużo jakby atencji, dlatego że ludzie będą o tym gadać i każdy będzie sobie wysyłał, haha, patrz, Kacper Boloński pokazał ten teges na zdjęciu. No i dzięki temu potężni włodarze, zwani Boxdel oraz... jak on miał? No ten, co Ernie gadał, Gola, będą szczęśliwi, że dużo trakcji zdobędzie Fame MMA 8, 9, chyba 10. I też widać po tym, że od razu po ogłoszeniu tego, że walczy z Marcinem Dubielem, od razu zmienił sobie bio na Instagramie na Fame MMA 8, main event i... dał JD w dacie pomiędzy datą, jakby nikt tego miał nie uważać lub miałoby to być śmieszne, ale to jest bardziej troszeczkę żenujące. W sensie, ja naprawdę lubię Kacpra Bolońskiego prywatnie, on jest spoko jako Kacper Boloński, ale jako Kacper Bloński na internecie to jest taki...
No, cringe'owy czasem. No dojrze używać JD pomiędzy datą swojej wielkiej walki, na którą tak bardzo się przygotujesz i jest taka poważna, bo zwalczasz swojego wroga czy coś tam, bla bla bla. To jeszcze pokazuje praktycznie swoje ding-dong na Instagramie. To ja nie wiem. Już dawno temu wam mówiłem, że influencerzy to są małpy i ich się nie da jakby przewidzieć. Niby są praktycznie tacy sami jak my, no ale jednak nie do końca. Dobra, dałem wam szablon. Ale to było tak śmieszne, wyobraźcie sobie w momencie nagrywania. Wyobraźcie sobie, stoi Ferrari byk, stoi Tybori byk. Pominę patrząc na to coś. No dobra, okej, okay. Przy nich wszystkich, jak patrzę na tego Marcina Dubiela samego, to jest nawet takie, no okej, okay, będzie walczył, ale no jego postawa nie jest do końca poważna i tym bardziej jak sobie myślę o tym, że Easy kiedyś razał bezdomnym, to nie mogę na niego poważnie patrzeć, jakby kogoś miał zabić, a tym bardziej jak widzę innych dookoła niego, to... Ale niby się śmiejemy, ja też się śmieję, ale jednak według mnie tak właśnie fame ma powinno wyglądać. Nie takie byki napakowane, o walczymy, o walka, tylko właśnie jakieś śmieszne osobowości na YouTubie, które się nie lubią, które walczą razem, nawet może nie YouTuberzy, tylko aktorzy i tak dalej. To jest spoko, dlatego Marcin Dubiel walczący z Kacperem Blońskim, to ja jestem 100% fanem tej walki. Może nie Marcina Dubiela, ani Blońskiego. Ale boję się o Bolońskiego, bo Marcin Dubiel przeżył tyle rzeczy, jest dosłownie niezniszczalny, jak to Wardęga powiedział, bo przeżył właśnie to rozdawanie Yeezy bezdomnym, przeżył PR-owo wyjazd do Afryki, które miało w sumie poprawić jego PR, ale ironicznie pogorszyło i to wiele. To przeżyć w klatce z takim Kacperem Blońskim to raczej nie będzie dla niego nic trudnego, ale wygrać już może troszeczkę tak, bo szczerze mówiąc wydaje mi się, że Kacper Boloński wygra fizycznie, jednak jest chyba bardziej jakby utalentowany, że tak to powiem. Chciałem powiedzieć, że tak wyglądają ludzie, którzy kupują pay-per-view z mojego reflinka, a tak wyglądają ludzie, którzy kupują z jego reflinka. Naprawdę podoba mi się ta walka, no Fame ma po chyba 7 edycjach, bo kiedy ostatni raz ktoś walczył, kto serio się nie lubił? Nareszcie jest walka, gdzie serio ludzie się z siebie śmieją, czyli Kacper Boloński się śmieje z Marcina Dubiela, bo serio go nie lubi, widać to, tak? No i ogólnie dużo osób teraz płacze, że strasznie niemiło i chamsko. Ja wiem, w sumie nie powinienem tak się zachowywać. Najpierw powinienem wam wytłumaczyć, dlaczego tak się zachowuję. Dlaczego on ma tłumaczyć niby, dlaczego się tak zachowuje? No walczysz z gościem, którego serio nie lubisz i ty masz się tłumaczyć, dlaczego go ciśniesz i dlaczego się śmiejesz z niego? Nie? Kacper Kozaczy, no jest frajerem, no co mam powiedzieć. To jest właśnie Marcin Dubiel, czyli niezbytnio inteligentna osoba, która dostała pytanie, dlaczego Kacper tak kozaczy, to mógł odpowiedzieć troszeczkę ze sensem, na pewno mógł to bardziej przemyśleć, a on powiedział, bo jest frajerem i dosłownie tyle, to jest troszeczkę żenujące, jakby obydwoje może nie są warci siebie, no bo Marcin Dubiel to jest jednak Marcin Dubiel, to na pewno ciekawi mnie ta walka, aczkolwiek Kacper Boloński z nim raczej wygra. Eluwina! Tak, Marcin Dubiel zaczął swojego live'a z piosenką Eluwina Kacpra Bolońskiego w tle, no i przywitał się Eluwina, dokładnie. Ja już po tym widzę, że ta cała drama i to całe napięcie, które będzie pomiędzy nimi, to dla mnie będzie kopalnia złota, jeżeli chodzi o content, bo obydwoje to, co robią, to jest tragedia i to jest cringe'uwa totalna. Tylko z tego miejsca chciałbym poprosić Boxdela, żeby nie wyłączał mi zarabiania na filmach z konferencjach, to może bym jakby nagrywał o konferencjach i może wtedy bym dawał swój link per pay-per-view i tak dalej, a tak to mi się nawet nie chce o tym nagrywać. Bo jak sobie myślę, że Gala, która zarabia miliony, będzie jeszcze na tym, że ich promuje, zarabiał, to ja podziękuję. Kacper generalnie jest pajacem, no. Nie chce się... Nie ma co tracić czasu na niego. Czekaj, co? Ty właśnie powiedziałeś, że trenujesz bardzo ciężko, długimi nocami czy coś tam, bardzo często trenujesz i będziesz trenował aż do gali, czyli przez miesiąc i ty teraz mówisz, że nie warto tracić czasu na Kacpra, a będziesz się z nim bił, więc teoretycznie tracisz czas na Kacpra. Sposób, w jaki się wypowiada, jest irracjonalny i w ogóle jakby kompletnie bez szacunku, więc...
jest poniekąd śmieszny, bo z jego strony widać, że serio cię nie lubi i cię disuje. I to jest spoko i o to chyba chodzi we Fame Mad. Dwóch ludzi, którzy się nie lubią, siebie disują, potem walczą, jeden wygrywa, drugi przegrywa i tyle. A nie jakiś Popek, który jest o wiele większy i o wiele potężniejszy i ma więcej doświadczenia, bije się z jakimś Stiflerem, co było to oczywiste, że wygrywa. Nie rozumiem tej walki totalnie i ktokolwiek podjął decyzję, żeby dać im pieniądze, żeby zawalczyli, Bogzel musisz ich zwolnić. No chyba, że to byłeś ty, to przypał. Pogadamy sobie w oktagonie. Pogadamy sobie w oktagonie. Co ty w ogóle gadasz? Przecież w oktagonie się nie gada, tylko właśnie się bije. Przed oktagonem się gada i wtedy jest fajnie. Budujesz napięcie, więcej ludzi to będzie oglądać. O to chyba chodzi, Fame ma. Tak, do mnie Patola tutaj przyjaciela cię oczernia. Nie no, wiecie, ja to w sumie na konferencji więcej powiem, ale dla mnie jego zachowanie jest o tyle absurdalne, że ja nie wiem nawet, co on do mnie ma. Teraz już coś do siebie mamy, bo się tak zachowuje, ale... Oryginalnie nie wiem, z czego to się wzięło. W sumie też nie wiem, aczkolwiek... No nie, po prostu cię nie lubił i tyle. Ale dziwne, że ciebie nie lubił, pomimo tego, że no jednak bardzo się trzymaliście w Teamie X. To było dla mnie dziwne. I w sumie nigdy nie powiedział, co tak naprawdę się stało pomiędzy wami, a ja bym chciał usłyszeć. I też bym chciał usłyszeć, co Kacper Boloński robi z tym tatuażem Team X, bo... Trochę przypał, iść się bić, wiecie, oczywiście bez koszulki i widać twój tatuaż Team X, jak się bijesz z no najlepszym przyjacielem właściciela Teamu X. Więc chyba tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś ciekawe pytania, to dawajcie. No tak, on się zachowuje jak w przedszkolu, jakby jego próby oczerniania mnie jakby... Spoko, no, ma do tego prawo, niech sobie robi co chce, ja nie będę się zniżał do jego poziomu, bo musiałbym pewnie się położyć na ziemi. Kolejny przykład, gdzie Marcin Dubiel nie ma comebacku, nie ma normalnego co powiedzieć, to mówi takie typowe wyzwiska typu: o, musiałbym się zniżyć do jego poziomu, to bym musiał się położyć na ziemi. No, Jezus człowieku, jest 2020. To muszę wam jeszcze powiedzieć, że bardzo dziękuję za tak pozytywny odbiór, bo naprawdę, ja się naprawdę nie spodziewałem, że to będzie aż tak dobry odbiór. Tutaj mógłby zakończyć i to było okej. Lizanie dupy swoim widzom, takie typowe, fałszywe, a gościu ma wyrąbane. Ale jak Marcin Dubiel musiał coś odpierniczyć na końcu, no i powiedział to. Heniek też jest zadowolony. Heniuś, pan zarobi na karmę dla pieska, tak, jeszcze będziemy bogaci. No i tutaj, kurde, zdziwił mnie troszeczkę, bo ja naprawdę myślałem, że oni się biją tylko dlatego, że się nie lubią. Znaczy, wiadomo, jakby pieniądze są też czynnikiem, dlaczego się biją, ale myślałem, że głównym jest to, że się nie lubią, no przynajmniej 50-50. A tutaj chłop pokazał, po pierwsze po swoich wypowiedziach, że nie są jakoś mega ambitne i przemyślane, że po prostu poleciał na hajs, jeżeli chodzi o tą bitwę i nie do końca to przemyślał. Dlatego tym bardziej jeszcze jestem za Kacperem Bolońskim, bo widać, że się nawet nie będzie starał pewnie i po prostu przegra. I dosłownie tyle, więc ja się nie mogę doczekać, jak się rozwinie ta sytuacja, bo serio ta walka mnie ciekawi. A ty, widzu, już nie musisz czekać, bo już jest Loli Drop na zebrankach, czyli nowy drop, który jest oczywiście szyty w 100% w Polsce, ale to już jest standard, jeżeli chodzi o jakość. A mówiąc o jakości, jest to spakowane w pudełeczko, które to pudełko jest takie kolekcjonerskie w sumie, bo jest przepiękne, taką szybkę ma. Ogólnie mega fajne, jak to się otwiera, jak widzieliście z Q-dropu, jak ludzie wysyłali zdjęcia, to fajnie bardzo to się wszystko jakby pokazuje, tak? To pudełko oczywiście tym razem jest spakowane w jeszcze jeden karton, żeby zapewnić 100%, no jakby, żeby nic się temu pudełku po prostu nie stało, bo to jest jednak kolekcjonerskie pudełko, a wiecie, jacy kurierzy potrafią być zrąbani. Też jest taśma nasza nowa firmowa, którą będziemy pakować, ale to jest taki szczegół, bo właśnie w zebrankach dbamy o szczegóły. I to widać, kurde, po metce, że tam jest piękne, taki sekretny wiadomość, ale to nieważne. Dodaję wam zdjęcie, które każde jest podpisane, no i też na tym zdjęciu widzicie coś, co nikt nie zobaczy, bo tego zdjęcia nikt, no nikt po prostu nie zobaczy. No i każde jest podpisane, żebyście widzieli, że tam jednak byłem przy tym zdjęciu i je dotykałem, nie jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, ale ja takie coś na przykład cenię, jak widzę, że jest ręczny podpis, a nie youtuber sobie po prostu drukuje swój podpis i wyrąbane zarabia hajs i tyle, bo naprawdę dla mnie to jest więcej niż po prostu moje ciuchy, to jest dla mnie już marka pomału. Zebranka. Dlatego też, żeby was zachęcić, oferuję wam dodatkowe skarpetki, tak, przez cały drop do każdej bluzy, czyli bluza, tam dostajecie boksa, tak samo do t-shirta dostajecie boksa, ale do bluz dostajecie dodatkowo skarpetki gratis totalnie. Dostajecie też oczywiście słodycza ode mnie, naklejkę, ale to też już jest standard. Naprawdę jestem dumny ze zebranek, tym bardziej, że to jest naprawdę piękne, no tak mi się podoba. Ja wiem o tym, że ja to mówię co drop, ale to jest mój ulubiony drop, bo mogę wam to powiedzieć z ręką na sercu, naprawdę
naprawdę tak myślę. To nie jest tak, że ja to mówię tylko dlatego, żebyście sobie tak myśleli, tylko serio tak myślę. Może też dlatego, że z dropu na drop staram się z wszystkim być o wiele lepszy. Jeżeli chodzi o design, jakość, pakowanie, wszystko dosłownie, więc wbijajcie na Zebranka, jakbyście mogli, ja was serdecznie zapraszam. I jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz Zebranka po prostu w komentarzu, jakbyś mógł i chciałbym zobaczyć, ile osób do tego momentu dotrwało. Dzięki ci wielkie, widzu, zostaw suba, lajka, nie wiem po co w ogóle to mówię tak z automatu i życzę ci miłego dnia. No i jeszcze raz, wbijaj na Zebranka, bo mi mega zależy, żebyście po prostu zobaczyli przynajmniej, co tam jest, tak? Nudzisz się? Nie masz co teraz robić? Zapraszam cię na mój serwer Skyblock, który jest inny niż każdy. Buduj wraz ze znajomymi, poznawaj nowych znajomych, przechodź 3 różne poziomy Skyblocka, zwykły, endowy oraz nederowy. Codziennie odbieraj nagrody, zaadoptuj swojego peta, niektóre z nich dają ci różne bonusy, bardzo fajne. Bierz udział w konkursach, otwieraj codziennie skrzynki, otwieraj swój sklep, handluj z graczami, rób co chcesz, wbijaj na Zebloka, to jest dosłownie najlepszy serwer Minecraft, który kiedykolwiek zobaczysz. No, sam przetestuj. Zeblok.pl, 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 wbijaj tam, kuźwa, ile razy jeszcze muszę mówić, no, no już, siop.